Pieszo, na rowerach, motorami, samochodami 8 tysięcy pielgrzymów dotarło na Jasną Górę. Każdy na swój sposób, każdy ze swoją własną intencją w sercu. Najwięcej wiernych wybrało własne nogi za najlepszy środek transportu. Z Dębicy wyruszyły trzy grupy: 11, 12 i 13. 9 dni szli do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Hasło 37. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę to parafia wspólnotą uczniów Chrystusa. Szczęśliwi na miejscu stóp Matki Bożej na Jasnej Górze. 9 dni warto było, zawsze i wszędzie. Umocnienie na cały rok. Dla siebie. Aby się stać lepszym po prostu. Jest naprawdę bardzo fajnie, super. Cieszymy się, że doszłyśmy. Dało się przeżyć z Bożą pomocą, z motywacją dojścia do Maryi. Dało się, dało się. Dzieciaczki też dały radę razem z nami, trójeczka szła. Super doświadczenie, takie wspólnoty, że każdy sobie pomaga, każdy, możemy na każdą osobę po prostu liczyć i jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto, to naprawdę warto. Myślę, że ten widok, który tutaj mamy teraz, który widzimy przed oczyma, myślę, że to wszystko wynagradza, te wszystkie znoje, poświęcenia. Warto było, aby tutaj przyjść i zobaczyć to wszystko. Co roku pielgrzymuję już piąty raz i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Zawsze warto, oczywiście. Kto nie spróbował, to pewno tego nie będzie odczuwał w taki sposób, jak my, którzy przeszliśmy tą trasę, ale zachęcamy wszystkich do spróbowania. Dzieci rosną co roku, są coraz większe. A idą ze mną 20 lat praktycznie, jeden, drugi 15. Bardzo się cieszymy, że udało się postanowienie zrealizować, dojść do celu z Bożą i ludzką pomocą. Ufamy też, że intencje, które niesiemy w sercu i Matce Bożej zostawimy, wrócą do dotyczących jej miłością, opieką, pomocą na dalszy czas. Rok temu miałam pewną intencję, która dzięki Matki Boskiej Częstochowskiej się spełniła i idę po raz kolejny jej dziękować. U Matki Boskiej jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Szło się no różnie, trochę dużo w słońcu, trochę w deszczu. Ale bardzo szczęśliwi jesteśmy, że dotarliśmy do celu. W intencjach przede wszystkim Kościoła Świętego, tak jak hasło tegorocznej pielgrzymki mówi, wspólnota uczniów Chrystusa. I myślę, że taka intencja modlitwy za Kościół, w intencjach wynagradzających za to, co jest przeciwko Kościołowi teraz, przeciwko Bogu, bo uderzenie w Kościół jest uderzeniem w samego Boga. Taka intencja przede wszystkim, ale też intencje osobiste oczywiście też i zgromadzeniowe. Za rok 38. pielgrzymka, jeśli Pan Bóg pozdrowi, zapraszam już dzisiaj wszystkich na trasę tej pielgrzymki. Na Jasnej Górze nie brakuje również rowerów. Na dwóch kółkach cykliści pokonali ponad 220 km, by pokłonić się u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej. Warto jak najbardziej i tym bardziej atmosfera jest naprawdę świetna. Zawsze można się pomodlić, zawsze można spotkać znajomych. No i odwiedzić Matkę Bożą oczywiście. Polecam wszystkim po prostu, żeby jednak zaliczyć taką wędrówkę na Jasną Górę, niezależnie po prostu w jakiej formie, ale jest to duże poświęcenie. Dziękuję tym, którzy z nami byli, wzmacniali i do zobaczenia. Wspólnie razem z gminą Dębice, z pielgrzymką rowerową jesteśmy tutaj na Częstochowie. Trzy dni ciężkiej jazdy, temperatura doskwiała, ale jesteśmy tutaj. Każdy ma swoje jakieś intencje, z którymi przyjechał tutaj na Jasną Górę do Częstochowy. Białe suknie ślubne to również częsty widok. W tym roku cztery pary zawarły związek małżeński na trasie pielgrzymki. Dużo osób życzyło nam szacunku do siebie i myślę, że to jest najważniejsze. No i przede wszystkim miłości takiej teraz, żeby prowadziła nas Matka Boska już do końca życia. Poznaliśmy się na pielgrzymce, także uznaliśmy, że to będzie dobre takie zwieńczenie naszej historii tutaj. To był najpiękniejszy tydzień, jaki mogliśmy sobie wymarzyć po prostu właśnie tutaj. Najmłodszy uczestnik, jaki wziął udział w wędrówce, miał zaledwie 4 miesiące, a najstarszy 86 lat. 160 kapłanów, 44 siostry zakonne, ponad 50 kierowców, 85 kwatermistrzów, 7 lekarzy, 95 pielęgniarek, 216 porządkowych. To tylko niektóre statystyki z trasy. Pielgrzymkę oficjalnie zwieńczyła msza święta. Do zobaczenia za rok.